Cześć, nazywam się Mirosław Lubel, prowadzę kanał Biznes to My. Słuchajcie, jedno z moich przedsięwzięć jest agencja pracy. Tu daję ogłoszenie, bo potrzebujemy kogoś, kto zna bardzo dobrze język angielski. Nie musi to być mega lektorskie, to nie musi być. Chodzi o to, że nawiązujemy współpracę z krajami angielskojęzycznymi lub z krajami, które nie są angielskojęzyczne, ale posługują się językiem angielskim w kontakcie z nami. Myślę tutaj o szeroko pomyślanej Azji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Europie, tutaj wszędzie w tych rejonach też współpracujemy i potrzebujemy osobę, która będzie się w naszym imieniu kontaktować z tymi firmami. Potrzebujemy osobę, która samodzielnie może pracować na stanowisku, koordynując te nasze działania z poszczególnymi firmami. Więc jeśli jesteś osobą mówiącą dobrze po angielsku, a do tego jeszcze chciałbyś znaleźć fajną pracę i szlifować ten język, nawiązywać kontakty, jeśli jesteś troszeczkę osobą przedsiębiorczą, myślisz to, co robisz, zapraszam do współpracy, postaram się, żebyśmy się dogadali finansowo i przede wszystkim, żeby praca, którą byś robił u nas, była dla Ciebie frajdą. Bo to jest fajne, zależy mi, żeby wstając do pracy, osoba, która wchodzi do naszej firmy, po prostu lubiła to, co robi. Nie, że zmuszona, tylko lubi, bo chce. Więc jeśli Cię przekonałem, to zapraszam, abyś dołączyła do nas. Napisz odpowiedź na tym portalu, gdzie to aktualnie czytasz. Wyślij odpowiedź i proszę Cię, wyślij coś o sobie. Ale nie w formie CV, tylko napisz to swoimi słowami lub możesz też nagrać taki filmik, jeśli uważasz. Chętnie Cię poznam, ale nie chciałbym w sytuacji, że w załączniku CV albo proszę o więcej informacji na temat tej pracy, ponieważ to ja chcę Ciebie poznać. Ja się przedstawiłem, widać mnie, mówię to, co potrzebuję, więc tak samo oczekuję tego samego od Ciebie, że Ty też naklikasz troszeczkę słówek, pisząc o sobie, pokazując, co robisz i tak dalej. Nie jest sztuczne CV i nic więcej. Często się zdarza, że nawet ktoś nie poświęcił czasu na to, żeby przeczytać dobrze ogłoszenie i nawet języka angielskiego nie zna. A to ogłoszenie jest dla osoby, która naprawdę zna język angielski. Miło mi, że wysłuchaliście to ogłoszenie, więc czekam na waszą reakcję. Szukam jedną lub dwie osoby, zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie jedną. Praca jest, słuchajcie, w Żorach stacjonarnie, czyli trzeba przychodzić do pracy. Mam nadzieję, że rozumiecie, nie jest to praca zdalna w biurze. Wynagrodzenie to już jest kwestia dogadania się bezpośrednio na interwiu, kiedy będziemy rozmawiać face to face i ustalimy wszystkie zasady pracy. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 w centrum Żoru. Mam nadzieję, że tak krótkie informacje pozwoliły Wam zrozumieć mniej więcej kogo szukamy, więc czekamy absolutnie na Waszą reakcję. Zapraszam do współpracy, będzie fajnie, bo grono ludzi, których mamy w biurze, są fantastycznymi, uśmiechniętymi osobami. Miło, pozdrawiam, cześć, dzięki, żeście mnie wysłuchali. Pozdrowionka, cześć.